Siemano, jeżeli tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie masz problem z FPS-ami w CS2. Dziś postaram się Tobie pomóc, abyś mógł grać z jak największą płynnością. Dlatego proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i lecimy. Zaczynamy od ustawień w grze. Pokażę Wam ustawienia, w których mi śmiga najlepiej, lecz to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Zalecam Ci wejść na trening z botami, ustawić się w jakimś miejscu, gdzie jest dużo obiektów, wpisać sobie komendę CL Show FPS 1 i bawić się ustawieniami do uzyskania najlepszego efektu. Pewnie zapytasz, dlaczego tak? No dlatego, że często najniższe ustawienia nie okazują się najlepszymi, więc sam musisz je dopasować do swojego komputera. Na początku ustaw wybraną przez siebie rozdzielczość i częstotliwość odświeżania na najwyższą. Teraz możemy przejść do ustawień obrazu i tu mamy opcję zwiększenie kontrastu. Sprawdź sobie, czy ma to jakiś wpływ na FPS-y, jeżeli nie, to ustaw włączone. Synchronizacja pionowa wyłączona, antialiasing 2 razy MSA, cienie niskie albo średnie, to również sprawdź sobie na swoim komputerze. Tekstury średnie, detale shadera niskie, szczegóły niskie, okluzja wyłączona, High Dynamic Range ustawiony na wydajność, Super Resolution na wyłączony i Nvidia Reflex włączone plus Boost. Co możesz jeszcze zrobić? W ustawieniach uruchamiania wklejasz to, co masz w opisie. W CSGO dodawało parę FPS-ów, więc czemu by nie spróbować? No i ostatnia deska ratunku, czyli optymalizacja Windowsa. Jest już o tym film, więc zostawiam Wam link w opisie. Zapraszam też do brania udziału w konkursie na kosę dla subskrybenta, link macie w przypiętym komentarzu.